Wczoraj usłyszeliśmy, że rolnicy będą zwolnieni ze składki na KRUS, z części składki, z tej składki emerytalnej na cały drugi kwartał. To jest 282 zł. Tyle mniej będą mogli zapłacić. Myśli pan, że to pomoże? To jest tylko jeden z elementów tego pakietu. Drugie to jest również to świadczenie, które otrzymują ludzie w ZUS-ie, czyli zasiłek opiekuńczy dla dzieci. Tam w nocy trwały jeszcze ustalenia, jak go zapisać, bo jednak rolnicy, chociaż są par excellence przedsiębiorcami, to jednak mają oddzielny system zabezpieczenia społecznego. To jest system korzystniejszy. On jest związany z mniejszymi składkami, ale również z mniejszymi środkami, które są w tym systemie. Tak, bo nie wszyscy wiedzą, sekundę, że na przykład jak rolnik teraz będzie na kwarantannie, pan podpisał takie rozporządzenie, z niego wynika, że rolnik na kwarantannie będzie mógł dostać, proszę państwa, 15 zł dziennie. Przez 2 tygodnie to jest całe 210 zł. Nie, to jest kwota oczywiście żenująca, tylko to jest, ja chcę przypomnieć, że od 2009 roku, już tam nie będę wspominał poprzedników, bo nie o to chodzi, było to 10 zł za dzień pracy i dopiero po 30 dniu chorowania. Podniosłem to o 50%, bo na tyle możliwości funduszu składkowego pozwalają, bo składki, które są płacone bezpośrednio przez rolników, idą właśnie na opłacanie tego zasiłku chorobowego. Trzeba by ruszyć składki.